Chwała Panu Bogu. To jesteśmy kolejny raz na tym miejscu, zgromadzeni około Bożego Słowa i myślę, że wszyscy doceniamy wartość Bożego Słowa i jak jest napisane, że wykład słów Twoich oświeca. I dzięki Bożemu Słowu, które jest nam udostępnione, możemy poznawać bardzo wiele spraw. Spraw dotyczących Bożych planów, Bożego działania, przyszłości, wieczności. I tak jak mówi apostoł święty Paweł w liście do Rzymian, w ten sposób, w 15 rozdział 4 wiersza, cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Tak tutaj wyraźnie jest powiedziane, że zostało napisane. Powinniśmy być bardzo wdzięczni Panu Bogu, że żyjemy w takim okresie czasu, że jest udostępnione dla nas Boże Słowo, Pismo Święte, które jak wiemy, całe bogactwo jest ujęte, dotyczące, jak wspomniałem, życia teraźniejszego, wiecznego, jak i również Bożych planów względem ludzi, wszechświata. I tutaj ważne jest to, wielokrotnie jest napisane w Piśmie Świętym, apostołowie o tym mówią, chcę, abyście dobrze wiedzieli. Dzięki czemu my możemy dobrze wiedzieć, jeżeli chodzi o sprawy Boże, dzięki Bożemu Słowu, które jest natchnione Duchem Świętym, które pochodzi od Boga, i ono nam dopomaga, abyśmy zorientowali się również, w jakim czasie żyjemy, czego możemy oczekiwać, spodziewać się i jakieśmy powinni się również przygotowywać na te wydarzenia, które są jeszcze przed nami, o których pisze Biblia. Chciałbym dzisiaj przy Bożej pomocy kontynuować temat dotyczący Bożych sądów. Że kto uczestniczył w wtorkowych nabożeństwach już kilka razy. Starałem się etapowo poruszać ten temat dotyczący Bożych sądów. Wspomniałem o tym, że sędzią tym, który będzie sądził, z upoważnienia Bożego jest Jezus Chrystus, Boży Syn i Zbawiciel. Bo ja wspominałem również o zasadach czy kryteriach, jakimi będzie się kierował Pan Jezus Chrystus, kiedy będzie sądził ludzi. Dowiedzieliśmy się również na podstawie Bożego Słowa, że przede wszystkim jest sąd, czy będzie sąd nad domem Bożym, że rozpocznie się sąd od domu Bożego. I starałem się na podstawie Bożego Słowa ukazać kilka miejsc mówiących o tym, kogo ono dotyczy i najbardziej ono dotyczy chrześcijan Kościoła Bożego, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie, aby zabrać do siebie. Nie będzie to sąd na potępienie, ale będzie sąd dla uznania pracy, służby i przydzielenia nagrody. Nagrody, tak wyraźnie jest o tym napisane w Piśmie Świętym. Również na poprzednim wykładzie skupiliśmy się właśnie nad sądem Bożym nad narodem izraelskim, który odbędzie się właśnie tutaj na ziemi, kiedy objawiać się będzie Pan nasz Zbawiciel Jezus Chrystus i wspominałem o tym, że Bóg będzie się sądził z nimi, ale zsyłając przedtem jeszcze dla nich ku oczyszczeniu właśnie karę i sądy poprzez inne narody, nieżydowskie. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zastanowili się, skupili się nad następnym etapem sądu nad żywymi ludźmi. Czasami jest tak, wiecie, że kiedy czytamy Słowo Boże, może nie wnikamy tak dogłębnie i wszystkie sprawy, które są zapisane w Piśmie Świętym, zawsze podciągamy,
że to dotyczy wszystkich i zawsze. Owszem, Pismo Święte, ono jest, które pochodzi od Boga, ono dotyczy ludzi i są pewne zakresy, tematy i sytuacje, które dotyczą wszystkich ludzi i zawsze. Chociażby jeżeli chodzi o wiarę, jeżeli chodzi o posłuszeństwo, jeżeli chodzi o pełnienie woli Bożej, wystrzegania się grzechu i tak dalej. Ale zauważamy również, że są miejsca Pisma Świętego takie, które dotyczą na przykład wyłącznie Żydów, czy też dotyczą wyłącznie narodów pogańskich, i czy też tyczą całkowicie innych spraw. I ważne jest to, abyśmy nie tylko przeczytali Słowo Boże, ale tak jest napisane, że badali, to znaczy wnikali, rozważali. I Słowo Boże, czy inaczej Biblia, ona sama siebie tłumaczy. I jeżeli dokładnie czytamy, to możemy zauważyć cały obraz przedstawiony przez Boga dla nas. Oczywiście trzeba na to poświęcić i modlitwy, i czasu, i pragnienia, abyśmy mogli właśnie to wszystko zrozumieć. Ważne jest to, abyśmy wiedzieli o Bożych planach, ponieważ to, co odczytywałem, że to zostało przedtem napisane, to abyśmy przez pociechę i nadzieję z Pism właśnie mieli tą nadzieję. Dzisiaj, jak wspomniałem już, będę chciał powiedzieć, chociaż w krótkości, o sądzie, następnym etapie sądów nad narodem pogańskim, ludźmi żywymi, którzy dożyją w tych ciałach, przeżyją wielki ucisk i kiedy objawi się Pan Jezus Chrystus, kiedy przyjdzie, aby panować nad Izraelem, i jak kto sobie przypomina, wspominałem na poprzedniej usłudze właśnie, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie i naród izraelski w pełni uwierzy w Jezusa Chrystusa. Ci, którzy pozostaną, a pozostanie ich niewiele. I oni wszyscy przyjmą Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale zanim rozpocznie się królestwo tysiącletnie Pana Jezusa Chrystusa na tej ziemi, to jednak odbędzie się przedtem sąd narodów pogańskich. I teraz chciałbym, abyśmy, kto ma Biblię, proszę bardzo otworzyć, Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 25. Ja może przeczytam takie krótkie słowa na wstępie. Te słowa powiedział Pan Jezus Chrystus i tu jest taki nagłówek, tytuł Dzień Sądu. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Król. Pan Jezus Chrystus, kiedy przyjdzie na panowanie tysiącletnie, będzie jako król. I właśnie tutaj zauważyliśmy, że wyraźnie jest powiedziane, że zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed nim wszystkie narody.
Będą zgromadzone ci, którzy przeżyli wielki ucisk z wszystkich narodów pogańskich. I później odczytam jeszcze to miejsce mówiące o tym tak bardzo wyraźnie w słowach proroczych. Ale tu chcę w tej chwili zwrócić uwagę, że co będzie brane pod uwagę w zakresie tego sądu, między innymi właśnie okazanie miłosierdzia, dobroci, pomocy, litości. Szczególnie dla kogo? Oczywiście miłe jest Panu Bogu, aby wszyscy ludzie, a szczególnie wierzący, okazywali dobroć jedni drugim. Okazywali zmiłowanie, współczucie, pomoc, gdzie jest to możliwe. To jest miłe w oczach Bożych. Ale tutaj, jeżeli chodzi o ten okres również sądu żywych narodów, to coś, to, coście uczynili, właśnie jak tutaj powiada, z tym najmniejszych moich braci mnieście uczynili. I tutaj chcę podkreślić, szczególne znaczenie ma. Pan Jezus miał na myśli naród izraelski. Zresztą jak z historii już jest wiadomo, naród izraelski przeżywał bardzo wiele ciężkich chwil z powodu inwazji, prześladowań od okolicznych narodów. I to nie tylko było w 70 lat po Chrystusie, ale również przez wieki, kto się interesuje historią narodu izraelskiego, to możemy zauważyć, aż, no, można by powiedzieć, skończywszy na Holokauście, II wojnie światowej, ale nie tylko, bo i dalej jeszcze, i to, co się dzieje, widzimy, w jakiej nienawiści i u innych narodów jest naród izraelski. W jakiej wielkiej nienawiści. I to się ciągle przejawia. I tutaj chcę podkreślić to, że właśnie będzie brane pod uwagę. Już teraz wiemy o tym, że ludzie ci, którzy się narażali, ukrywali, ratowali życie Izraelitów, Żydów w czasie II wojny światowej, za co groziła śmierć. Ci, którzy to dokonali, przeżyli, zostali ogłaszani przez naród żydowski, obecnie sprawiedliwy wśród narodów świata. Nawet otrzymują takie nagrody. Ale tutaj jest ważne to, abyśmy wiedzieli, że Bóg zawsze, pomimo że karał naród izraelski, ale jednak czuwał nad wszystkim i nie pozwalał, żeby ktokolwiek przekraczał tego granicę. I tam właśnie będą zgromadzone narody, które w czasie wielkiego ucisku, gdzie wszystkie narody zgromadzą się przeciwko Izraelowi i będzie wielkie zniszczenie, o czym ja mówiłem na poprzednim wykładzie, i ludzie ci, którzy się przyczynili do tego, oni będą sądzeni. I tu właśnie, gdybyśmy czytali drugą część, co powie Pan Jezus Chrystus tym po lewicy, którzy będą po lewicy. Ci, którzy, no można inaczej powiedzieć, okazali się zaciętymi wrogami Izraela. Ci, którzy zniszczyli, powie tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Nie będzie folgowania. I tutaj właśnie przejdziemy w tej chwili, co chciałbym powiedzieć, że w tym czasie nie będzie już na ziemi Kościoła Jezusa Chrystusa, prawdziwych chrześcijan, dlatego że oni zostali zabrani wcześniej jeszcze, zachwyceni przeciwko Panu. I razem później oni przyjdą z Chrystusem właśnie na ziemię, na królestwo tysiącletnie. Ale tutaj chcę przejść do księgi proroka Zachariasza. Zwrócimy uwagę. Ja już troszeczkę poprzednio tam wspomniałem na poprzednim wykładzie w tym temacie, ale zwróćmy uwagę, co tu jest zapisane. Drugi rozdział księgi proroka Zachariasza. I 12 wiersz może przeczytam. Gdyż tak mówi Pan zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka,
dotyka źrenicy mojego oka. Tak Pan Bóg się wyraził. Jak bardzo czuły jest Bóg i Pan Zbawiciel Jezus Chrystus odnośnie narodu wybranego. I tutaj przejdziemy może do pierwszego rozdziału tej samej księgi, księgi Zachariasza. I tutaj jest napisane, znowu tylko krótko przeczytam, i rzekł do mnie anioł, który rozmawiał ze mną: wołaj i mów, tak mówi Pan zastępów: żywię żarliwą miłość do Jeruzalemu i do Syjonu. Natomiast porywa mnie wielki gniew na narody, pewne siebie, które wtedy, gdy się trochę gniewałem, przyczyniły się do nieszczęścia. Ludzie, którzy po prostu, no może tak powiem, mścili się, wyrządzali krzywdę w jakikolwiek sposób dla narodu izraelskiego, nie ujdzie to, tak można by powiedzieć, bezkarnie od Boga względem tych ludzi. I również chciałbym jeszcze przeczytać następne słowo prorocze z księgi proroka Abdiasza. I tutaj jest zapisane w pierwszym rozdziale, to jest jeden rozdział tylko od 12 wiersza, jakie tu jest ostrzeżenie. Jakie Bóg dał ostrzeżenie. Nie paść oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady. I nie mów zuchwale w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski. I nie paść i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski. I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stój na rozstoju dróg, aby zabijać jego uchodźców. I nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli. Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. Zwróćcie uwagę, jak tu dobitnie Bóg powiedział przez proroka Abdiasza, ostrzegając, jaka postawa powinna być ludzi względem narodu żydowskiego, nawet w czasie ich odstępstwa, nawet w czasie, kiedy Bóg zsyłał na nich karę. Jednak mając to Słowo Boże, możemy być tego świadomi, abyśmy czasami nie dali się porwać gdzieś jakąś emocją czy trendami ludzkimi, którzy są tak negatywnie nastawieni na naród izraelski, żebyśmy czasami nie wypowiadali niewłaściwych słów, abyśmy czasami nie czynili ze swojej strony czegoś złego, ale wręcz przeciwnie, abyśmy, gdzie jest możliwość, okazali miłosierdzie, pomoc, wsparcie i litość. I to jest bardzo, bardzo ważne. Tu jeszcze takie jedno miejsce, które chciałbym odczytać, które też jest zapisane w liście Judy. I tutaj są zapisane następujące słowa. Zwróćmy uwagę. Mówi o tym czasie. To jest też proroctwo, gdzie już się tutaj Juda powołuje na proroctwo Henocha. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Nie tylko przeciwko Bogu, ale tak jak Pan Jezus Chrystus tam powiedział, odczytywałem z Ewangelii Mateusza: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Ci, którzy otrzymali nagrodę, dziwili się: Panie, to jakbyśmy Tobie to czynili? Coście uczynili z tym najmniejszym. I tak samo ktokolwiek czynił źle, tak samo żenił źle i krzywdę względem osoby Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdzie się odbędzie ten sąd narodów? Oto, żeby się dowiedzieć o tym, musimy otworzyć znowu księgę proroka Joela.
To jest na stronie 974. I tutaj znajdujemy następujące słowa, trzeci rozdział, od 17 wiersza będę czytać. Tu mówi tak, można, kto będzie chciał pogłębić wiadomości, może szerzej czytać, ale tu jest napisane tak. Niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Jozafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody. Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo. Przyjdźcie, stąpcie, bo pełna jest prasa. Pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka. Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest Dzień Pana w Dolinie Sądu. Bóg zbierze. No, ktoś by mógł powiedzieć, no jak to się stanie? No, na pewno nie nasza sprawa, w tym jest Bóg to sprawi. Tak jak zbierze wszystkiego Izraela do miejsca tam, ziemi izraelskiej, tak samo i zbierze te narody, które pozostaną przy życiu, którzy będą, którzy dopuścili się zła względem narodu izraelskiego, żyli bezgrzesznie, to co czytałem w liście Judy, żeby będzie sądził. I tutaj jest zapisane Dolina Jozafata. To jest tam również przy ziemi izraelskiej i tam będą zgromadzone. I co jest charakterystyczne, nawet tutaj nie jest napisane, ile tysięcy czy milionów będzie ludzi, ale tu mówi tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu. I tam zasiądzie Pan Jezus Chrystus, aby sądzić wszystkich. Wiecie, ten sąd, to nie będzie tak, jak to dzisiaj się sądy odbywają, że jest prokurator, że jest sędzia, że są adwokaci, którzy no, tam nawet przestępców pouczają, jak się mają bronić i sami ich, jak mogą, tylko to ich bronią, żeby ich ukazać niewinnymi. Nie, tam nie będzie adwokatów. Tam nie będzie coś takiego, jak to dzisiaj się odbywa. Tam będzie Jezus Chrystus, przed którym nie ma nic ukrytego. I wszystko, cokolwiek ludzie czynili, bezbożni, oni właśnie zostaną osądzeni. Osądzeni i jak jest wyraźnie napisane, że będą na wieczne zatracenie. Kara. Także oni nie będą mieli nawet możliwości, nie będą mieli możliwości żyć w czasie królestwa tysiącletniego panowania na ziemi, które będzie no, w pokoju, dobrobycie, długowieczności, o czym mówią wiele innych miejsc Pisma Świętego. I dlatego tutaj, gdybyśmy przeszli do drugiej części w Ewangelii Świętego Mateusza, to co Pan Jezus Chrystus powiedział, to jest tam powiedziane, że idźcie przeklęci w ogień wieczny zgotowany diabłu i aniołom jego. Zostaną wrzuceni. Natomiast ci ludzie, którzy w ciałach byli i pozostali, będą mieli ten przywilej pozostać, żyć na tej ziemi i w tym ciele, korzystając z Bożego błogosławieństwa i również panowania Jezusa Chrystusa jako króla w Izraelu, w państwie izraelskim. Wiemy, ja już o tym nie wspominam, wiemy o tym, że na czas królestwa tysiącletniego będzie szatan związany na tysiąc lat, nie będzie mógł szkodzić. Wiele tam ciekawych spraw w Biblii jest napisane, ale ja skupiam się na sprawę sądu. Także tutaj chcę również podkreślić, czasami i nawet u ludzi wierzących, ewangelicznie wierzących, jest takie pojęcie czy zrozumienie, że o, już będzie koniec świata. Nie no, jak czytamy Boże Słowo, to nie będzie tak szybko koniec świata. Przyjdą wielkie przemiany. I w każdej chwili powinniśmy oczekiwać i spodziewać się przyjścia Pana Jezusa Chrystusa po Kościół. Ale wiemy, że później będą się odbywać
następne wydarzenia, a jednym z takich zasadniczych wydarzeń, o którym mówi Słowo Boże, to będzie, gdy szatan będzie związany, będzie królestwo tysiącletnie na ziemi panowania. I wiemy, że ten Kościół Jezusa Chrystusa, jego oblubienica, która będzie zabrana, pochwycona, to po czasie tym, kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus, tego wielkiego ucisku, to przyjdzie ze wszystkimi świętymi i z aniołami. I z wielu miejsc Pisma Świętego, wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa, dowiadujemy się również, że będzie, no można by powiedzieć, to sprawowanie władzy, rządów w czasie Królestwa Tysiącletniego rozdzielone. Będzie rozdzielone. No ja już nie chcę wchodzić w te tematy, żeby coś mówić poza to, co mówi Słowo Boże. No niemniej jednak jest zapisane, że królować będą z Chrystusem 1000 lat. To jest tak wyraźnie napisane w objawieniu świętego Jana. I tam będzie właśnie to uzupełnienie zmartwychwstania pierwszego w Chrystusie. Ci męczennicy Chrystusowi, którzy poginęli, wyznawając Pana naszego Jezusa Chrystusa, kiedy antychryst, kiedy ten zwierzę, fałszywy prorok, którzy będą niszczyć i będą pieczętować i będą zabijać tych, którzy będą wyznawać Chrystusa jeszcze, powinni oni przed rozpoczęciem Królestwa Tysiącletniego zostaną wzbudzeni i dołączeni do grona właśnie oblubienicy Chrystusowej. To są takie bardzo ważne, ciekawe sprawy i może tyle nadmienię, dlatego że pozostaje jeszcze jeden rodzaj sądu, który ja no może już dzisiaj nie będę poruszał, pozostawię na następny raz, w każdym bądź razie, że będzie jeszcze jeden sąd. Będzie sąd po zakończeniu Królestwa Tysiącletniego, po tym, jak Słowo Boże mówi, że gdy szatan zostanie rozwiązany i z powrotem tych ludzi, którzy pozostali przy życiu i się rozmnożyli bardzo poprzez 1000 lat, on zbuntuje przeciwko państwu izraelskiemu, przeciwko Chrystusowi i zbierze tam znowu wszystkie narody, żeby prowadzić walkę, ale jak wiemy, już tam walki nie będzie, bo jest napisane, że stąpi ogień z nieba i zniszczy wszystkich. Zniszczy wszystkich. I wtedy już będzie, wtedy nastąpi, no może to tak powiedzieć, koniec świata, koniec tej ziemi i później będzie drugie zmartwychwstanie, ale umarłych na sąd ostateczny. I tam już ten sąd nie będzie nad żywymi ludźmi w tych ciałach, ale już na tych, którzy będą wzbudzeni z martwych. Są to sprawy, no myślę, że bardzo ważne i dla nas, ludzi wierzących, powinny być interesujące. Dlatego, abyśmy właśnie poprzez Słowo Boże, poprzez te proroctwa, które są zapisane w Biblii, one się dokładnie wszystkie spełnią. Nie będzie coś takiego, żeby się nie spełniło. Wszystko się spełni, bo Bóg nad tym czuwa. Ważne jest tylko jedno. Chciałbym przy tym temacie jeszcze tutaj wspomnieć, podkreślić. Bracia i siostry, dopóki żyjemy, pamiętajmy o zasadzie przekazanej wcześniej przez Pana Boga, przez Pana Jezusa Chrystusa i apostołów, abyśmy po pierwsze nigdy nie dali się wciągnąć, bo ten duch antysemityzmu, on się rozprzestrzenia i będzie się rozprzestrzeniał. Abyśmy czasami, dopóki jesteśmy na tej ziemi, nie utożsamiali się z tym. Bo przypominacie sobie to, co czytam, kto się dotyka narodu izraelskiego, dotyka się źrenicy oka Boga. Wiemy, jaka źrenica jest wrażliwa, czuła i raczej starajmy się modlić o naród izraelski. Starajmy się, gdzie jest możliwe, jeżeli błogosławić, czy by wyszła potrzeba. Nie wiemy, jakiej chwili jeszcze dożyjemy, jaka sytuacja będzie, ale żebyśmy z naszej strony zawsze zajęli właściwą pozycję. A dzięki temu, że mamy Słowo Boże. Słowo Boże, ono nas poucza. I dlatego chciałbym w
was w tej chwili, drodzy bracia i siostry, zachęcić do modlitwy, abyśmy przede wszystkim gorąco Panu Bogu podziękowali za to, że powołał nas, jakośmy słyszeli na początku, Bóg przewidział, powołał nas, przeznaczył nas do swojego królestwa, ubogacając nas w dziedzictwie świętym. Podziękować Panu Bogu za to, że możemy jak dotychczas korzystać z wolności, z Bożego błogosławieństwa, z tego zdrowia, które Bóg daje. Chociaż jak zauważamy, starsze osoby, niekiedy już Bóg odwołuje systematycznie i nie wiemy, kiedy przyjdzie nasz czas, abyśmy byli gotowymi. I co jeszcze bardzo ważne, abyśmy my na tyle czuwali nad sobą i tak pracowali nad zbawieniem własnej duszy, kiedy my staniemy przed sądem Chrystusowym, abyśmy odebrali zapłatę, nagrodę, abyśmy zostali uznani jako słudzy dobrzy. I to się składa z wydarzeń dnia codziennego. Co będzie, to po prostu będzie wszystko szło na nasze konto. I dlatego dopóki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Tak jest zapisane. A do tego może nas uzdolnić Bóg. I prośmy o to Pana Boga, aby dawał nam takie serce, aby wzbudzał pragnienie wnikania w treść Bożego Słowa. Abyśmy więcej, jeszcze jak dotychczas, wnikali w treść Bożego Słowa. Czytali, wnikali, rozważali. I aby to dla nas było takie drogie, bo w tym wszystkim zauważamy i wszechmoc Boga, i mądrość Boga, i dobroć Boga wobec nas. Przekonimy nasze kolana i będziemy dziękować Panu Bogu i prosić o Jego kierownictwo, pomoc i działającą łaskę.